Namaste! Bardzo miło powitać Cię na naszym 48. spotkaniu Czas z Marią Bukardi, czyli ze mną w środę Dzień Merkurego, czyli oczywiście inspiracja, motywacja i komunikacja. Dzisiaj spotykamy się w bardzo wyjątkowym miejscu mocy i prosiłam o pozwolenie, abyśmy mogli nagrać nasze dzisiejsze spotkanie, bo w tym magicznym kraju rządzą inne prawa. Tutaj wszystkie cząstki są zamieszkałe przez elfy, koboldy, gnomy i trolle. I każda cząstka tego miejsca, tej lodowej krainy, wymaga jak gdyby specjalnego pozwolenia, aby być tutaj, aby nagrywać, aby ogólnie publikować to na przykład w internecie. I tak po moich pierwszych próbach nagrania czegokolwiek, wszystko kończyło się po 3 minutach. Dzisiaj jednak miejmy nadzieję, że siły wyższe i istoty tego miejsca pozwolą nam na nagranie całego naszego spotkania. Oczywiście, po naszym ostatnim 47. spotkaniu zadałam Ci pytanie, jak myślisz, które miejsce tutaj na Ziemi jest najbardziej magiczne, wyjątkowe i ważne dla mnie osobiście? I jako pierwszy komentarz napisała MK555 i jako pierwsza oczywiście odgadła to miejsce. Spotykamy się w tym momencie na Islandii, czyli Iceland, lodowa kraina. Czy to nie wyjątkowe miejsce? Kiedyś, w bardzo, bardzo dawnych czasach, była to jedna z prowincji mitycznej Atlantydy, tak zwana Wyspa Thule. I przybywaliśmy tutaj jak gdyby na uniwersytet, aby nauczyć się wytrwałości i wytrzymałości. Bo ta lodowa kraina jest tego największym symbolem, bo tylko kto naprawdę jest silny, kto jest świadomy swojej mocy, siły, ale również siły swojego ciała, może tutaj przetrwać. Popatrz, to wszystko jest takie wyjątkowe, bo jeszcze tydzień temu byłam na wyspie Maderze, w tropikalnym klimacie, wszystko było takie cieplutkie, początek wiosny. I gdy siły wyższe powiedziały, że nasze 48. spotkanie powinno odbyć się na Islandii, to myślę, że zdajesz sobie sprawę z tego, jakie było moje zaskoczenie. Powiedziałam, jak to na Islandii w zimie? No w lecie w każdym momencie, ale w zimie? Jak wiesz, jestem chińskim smokiem, czyli jednocześnie typem wata. A dla typu wata wszelkiego rodzaju zimno jest bardzo trudne do przeżycia. I tak dla mnie ten przyjazd na Islandię był właśnie taką próbą wytrwałości i wytrzymałości. Ale o tym za chwilę. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest mianowicie coś troszeczkę innego. Tematem jest nie wszystko złoto, co się świeci. Jakie piękne przesłanie, prawda? I w tym momencie wychodzi słońce i oświetla tą lodową krainę przede mną takim złotym blaskiem. Czy nie jest to symboliczne? Czy nie jest to coś niesamowitego? Popatrz, nie wszystko złoto, co się świeci. Co może to oznaczać? Oczywiście, rozpoczynasz w tym momencie nowy czas, bo mamy 48. spotkanie. Czwórka to oczywiście struktura, to wzór, to również takie pozytywne granice, ale również ograniczenia. Natomiast ósemka nie ma początku i nie ma końca. To jest ten symbol nieskończoności, prawda? I tak Twoja dusza przechodzi z jednego etapu, płynnie w drugi i znowu w kolejny, i znowu w kolejny, i znowu w kolejny, wzrastając coraz wyżej, tworząc taką niesamowitą spiralę wzrostu. I ten symbol nieskończoności oznacza, że dokładnie również w tym momencie, w Twoim życiu, w jakiejś dziedzinie zaczyna się ten nowy czas. Nowe możliwości, ale również nowe wyzwania, nowe szanse i niespodzianki. I co to oznacza? Oznacza to, że w tym czasie trzeba połączyć te dwie energie.
z jednej strony mieć oczy szeroko otwarte, uszy również i wszystkie zmysły, wszystkie anteny, aby widzieć wszystko i czuć wszystko, bo nie wszystko złoto, co się świeci. Czyli będzie to również taki czas, w którym pojawiają się nowi ludzie, nowe sytuacje, czasami niespodzianki, czasami jakieś zaskakujące rzeczy, które na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo przyjemnie. Mili ludzie, chętni do pomocy, uśmiechnięci, otwarci lub jakieś korzystne umowy, jakieś miejsca, które przyciągają cię niesamowicie i tutaj trzeba naprawdę uważać. Ja w